Dzień dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze Wiadomości z Regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Flaga Mazowsza teraz dostępna dla wszystkich. Gdzie już zagościła, Zalew Zegrzyński będzie czystszy. Powstanie punkt odbioru ścieków. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu zyskało kolejne płótno swojego patrona. Rynek miejski w Zakroczyniu zmieni się nie do poznania. Duży sukces Mazowsze Serce Polski. Mikel Rem wygrywa Belgrad Banja Luka. Majówka 2021. Jakie plany mają Mazowszanie? Przedstawia białego orła o złotych szponach i dziobie. Jej współczesny wygląd nawiązuje do herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów, którego dzieje sięgają XIII wieku. Należy traktować ją z szacunkiem, a mowa oczywiście o fladze Mazowsza, najważniejszym symbolu regionu, który od teraz może gościć także w Państwa domach. W Muzeum Wsi Radomskiej, przy zrewitalizowanym Muzeum Niepodległości w Warszawie, na Siedleckim Skwerze Tadeusza Kościuszki, na Placu Bema, przed budynkiem Urzędu Miasta w Ostrołęce, a także na Placu Obrońców Warszawy w Płocku i przed budynkiem Urzędu Miasta w Ciechanowie. Dumnie powiewa flaga Mazowsza, symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne. Od teraz, dzięki decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, flaga może być używana bez ograniczeń co do miejsca i czasu. Naszym marzeniem jest, żeby ta flaga była nie tylko w naszych wszystkich instytucjach, ale też w urzędach, we wspólnotach gminnych, wspólnotach sołeckich, a nawet w pojedynczych domach czy na pojedynczych budynkach, żeby traktować flagę Mazowsza jako taką integralną część i w pewnym sensie symboliczną tych trzech wspólnot, tak? Wspólnoty regionalnej, którą jest Mazowsze, wspólnoty narodowej, jaką jest Polska, no i wspólnoty europejskiej, jaką jest Unia Europejska. Przywracamy flagę Mazowsza naszym mieszkańcom. Chcielibyśmy, żeby flaga Mazowsza towarzyszyła naszym mieszkańcom na co dzień. Dla wielu samorządowych wspólnot wciągnięcie flagi na maszt to moment symboliczny, który zapisze się w ich historii. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie jednolitego obszaru Mazowsza i chociażby ze względu na te środki, które są, że tak powiem, obiecane w Krajowym Planie Odbudowy, ale też ze względu na integralność jakoś historyczną i tą tradycję, która już od tylu lat funkcjonuje, gdzie Ostrołęka zawsze była częścią Mazowsza i nie wyobrażam sobie było inaczej. Jako wiceprezydent Warszawy i mieszkaniec Mazowsza jestem dumny i szczęśliwy z tego symbolu, który nam towarzyszy od lat, a teraz po decyzji Sejmiku Województwa Mazowieckiego możemy powiedzieć, że tak jak w chwilach trudnych i szczęśliwych gromadzimy się pod sztandarem, to wreszcie w pełni możemy to robić pod flagą Województwa Mazowieckiego. Chcę zapewnić, że my siedlczanie mamy pełną świadomość i przyjemność przynależności do narodu, do Mazowsza, do Unii Europejskiej, ale zawsze mamy świadomość tego, że my siedlczanie chcemy należeć do tych społeczności. To moment ważny także dla mieszkańców. Dla mnie to jest trochę wzruszające, że jednak mimo tego, że jesteśmy tutaj częścią Unii Europejskiej i całej Polski, to jednak ta lokalność definiuje nas i jest to dla nas bardzo ważne. I bardzo się cieszę, że ta flaga tutaj powiewa. Mimo, że nie pochodzimy z Mazowsza, ja i kolega, ale jako artyści zespołu Mazowsze czujemy się członkami tego regionu. Szybko się zasymilowaliśmy i doceniamy naszą nową, małą ojczyznę. Mazowiecką wspólnotę łączy wiele. Wyjątkowym spoiwem są kultura, tradycje, wartości, więzi społeczne czy gospodarcze, ludzie, ale też symbole. To właśnie wszystkie te elementy sprawiają, że w efekcie województwo mazowieckie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce i najbardziej konkurencyjnym. Teraz każdy przez cały rok może eksponować flagę przed domem, miejscem pracy czy nauki, zachowując oczywiście cześć i szacunek. Bądźmy dumni z Mazowsza! Jezioro Zegrzyńskie będzie czyste. Dlaczego? Ścieki z jachtów nie będą już do niego spływały. Gmina Nieporęt otrzymała dofinansowanie na budowę punktu odbioru nieczystości i nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która doprowadzona zostanie do portowych budynków. W planach jest także budowa tężni solankowej.
To właśnie tu, na terenie portu Nieporęt-Pilawa, powstanie pierwszy i jedyny punkt odbioru ścieków z jachtów. Chodzi o to, by Zalew Zegrzyński był czysty i przyjazny dla środowiska i ludzi. Jak wiemy, Jezioro Zegrzyńskie jest jedynym takim obiektem blisko Warszawy i tysiące mamy wypoczywających i korzystających z tego jeziora. I myślę, że to jest bardzo ważny krok ku poprawie ochrony środowiska, ale też umożliwienie właściwego odpoczynku i poprawy czystości wody Jeziora Zegrzyńskiego. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynków na terenie portu wraz z odbiorem ścieków z jednostek pływających. Zamontowane zostaną także nowoczesne moduły toaletowe. Na realizację tej inwestycji samorząd Mazowsza przeznaczył 1,5 miliona złotych. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia nas, mieszkańców nie tylko samego Nieporętu, powiatu legionowskiego, ale także i Warszawy. Przecież tutaj korzystają z tego akwenu wodnego również i warszawianie. Jak zauważa marszałek województwa Adam Struzik, powiat legionowski, na terenie którego położona jest m.in. gmina Nieporęt, co roku przyciąga tysiące turystów. To jest w ogóle ciekawostka, że powiat legionowski ma największy poziom w ogóle odwiedzin turystów. I myślę, że to w dużym stopniu jest efekt też tej turystyki biznesowej, która się tutaj koncentruje, ale też oczywiście jest turystyka weekendowa. Jest też oczywiście sporo drugich domów ludzie tutaj mają w tej gminie i w okolicy. Także Zalew Zegrzyński to jest taka swoista też perełka, która przyciąga warszawiaków, ale nie tylko. W każdym cywilizowanym kraju też istnieją takie punkty wymiany tych zbiorników na nieczystości i chcemy, żeby też tutaj to nie trafiało do jeziora czy do zalewu, tylko trafiało po prostu do utylizacji. To jednak nie wszystko. Atrakcyjność tego miejsca ma natomiast podnosić nowa tężnia solankowa. Jej budowa w czasach pandemii ma szczególne znaczenie terapeutyczne i rehabilitacyjne. Kolejny obraz Jacka Malczewskiego jest już w zbiorach Radomskiego Muzeum. Tym razem to portret Zofii Ateslander. Niczym postmodernistyczna femme fatale ze złowieszczym i zarazem zalotnym uśmiechem na twarzy. Jej portret pochodzi z roku 1900. Stanowi preludium do jej późniejszego o 8 lat portretu i pozwala stwierdzić, że to właśnie wtedy po raz pierwszy stała się ona modelką Jacka Malczewskiego. Zofia Ateslander. Historycy twierdzą, że jej poza koresponduje z postaciami, które Malczewski uczynił bohaterkami cyklu Zatruta studnia. Od teraz płótno te można oglądać w Radomskim Muzeum. Portret jest już w zbiorach placówki. Obraz przedstawia Zofię Ateslander, jedną z prywatnych uczennic Jacka Malczewskiego. Jest to właściwie drugi jej portret, który znamy dopiero od niedawna, który został namalowany przez artystę. Ten pierwszy znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, został namalowany 8 lat później, w 1908 roku, gdzie widzimy już właściwie artystkę taką ukończoną, zupełnie inaczej widzianą przez Jacka Malczewskiego. Tu natomiast mamy do czynienia z wizerunkiem młodej, roześmianej, jak Państwo widzicie, to też jest dosyć wyjątkowe, jeśli chodzi o portrety malowane przez Jacka Malczewskiego, patrzącej na wprost widza, czyli możemy złapać kontakt z modelką wzrokowy. Bardzo zgrabna i wdzięczna postać sportretowana w krajobrazie. Znana przede wszystkim z twórczości portretowej, operowała głównie malarstwem olejnym, pastelowym. Była właściwie rozchwytywaną malarką w środowiskach arystokratycznych. Obraz wylicytowano za 156 tysięcy złotych. Środki na ten cel przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego. Chciałbym tu podziękować za przychylność, że pomimo tej pandemicznej sytuacji wspierają nas i pozwalają dokonywać zakupów. Ten zakup, który tutaj mamy przed sobą, no też dokonał się w takim trybie decyzji zarządu województwa, bardzo, nazwę to, spontanicznej. Zarząd podjął decyzję w przededniu aukcji. Cieszę się, że poszerzamy zakres zbiorów Jacka Malczewskiego. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego bardzo aktywnie pozyskuje środki finansowe na zakup eksponatów, inwestycje, ale także doposażanie instytucji. Zawsze znajdujemy zrozumienie w kwestii właśnie dotyczącej inwestowania w tą przestrzeń muzealną, która bez wątpienia
pięknieje. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu od wielu lat gromadzi prace i pamiątki związane z urodzonym w tym mieście artystą. W 1925 roku Rada Miasta kupiła od Malczewskiego do sali posiedzeń tryptyk Mój pogrzeb i obraz Autoportret. Dzieła te zapoczątkowały kolekcję obrazów Malczewskiego w Radomiu. Obecnie liczy ona 50 obrazów olejnych, 10 akwarel, ponad 50 rysunków, 2 szkicowniki oraz obszerne archiwum rodzinne, na które składają się cenne dokumenty, dyplomy, zdjęcia i listy. Od kilkunastu lat w muzeum oglądać można stałą wystawę twórczości malarza. Wśród prezentowanych dzieł znajdują się m.in. słynne obrazy Autoportret z muzą i Zatruta studnia z autoportretem oraz szereg portretów członków rodziny i znajomych artysty. Od teraz także portret Zofii Ateslander. Ulice zyskają nowe nawierzchnie, wymienione zostanie oświetlenie, a sam rynek przejdzie modernizację. Taką przyszłość czeka rynek miejski w Zakroczymiu. Inwestycja będzie możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Centrum Zakroczymia już niebawem zyska nową odsłonę. Co takiego się zmieni? Rynek miejski przejdzie modernizację, a ulice wokół rynku zyskają nową nawierzchnię. Będzie też bezpieczniej, dzięki nowemu stylowemu oświetleniu. Dodatkową atrakcją tej nadwiślańskiej miejscowości będzie odtworzona studnia na rynku z nowymi nasadzeniami, których w tej chwili brakuje. Ten projekt jest dość istotny. On dotyczy wszystkich, nie tylko mieszkańców miasta, ale również mieszkańców całej gminy. Ci ludzie przyjeżdżają do kościoła, ci ludzie przyjeżdżają na cmentarz, na spacer, wobec czego, tak jak powiedziałem, dość istotny projekt dla całej lokalnej społeczności. Koszt stworzenia nowej odsłony rynku miejskiego to 4,5 miliona złotych, z czego 60%, czyli 2 miliony 700 tysięcy złotych, stanowi wsparcie samorządu województwa. To jest taki samorządowy program wsparcia inwestycji ważnych dla równomiernego rozwoju. Dzięki projektowi, który przekracza 4 miliony złotych, a nasze dofinansowanie tutaj wynosi 2 miliony 700 tysięcy. Myślę, że ten rynek odzyska taki blask, świetność. Jak podkreśla Wiesław Roboszuk, wicemarszałek województwa, instrument zadań ważnych to jeden ze sztandarowych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Wspieranie jest bardzo ważne nie tylko w czasie pandemii, ale w ogóle co do zasady, dlatego że samorządy małe, takie jak właśnie Zakroczym, małe miasteczka, no nie są w stanie poradzić sobie tak szybko, jakby chciały, ze swoimi problemami, głównie z problemami infrastrukturalnymi. Miasto Zakroczym to grud o ponad 950-letniej historii. W 2022 roku będzie obchodziło 600-lecie nadania praw miejskich. Co prawda prezent w postaci nowego rynku miejskiego otrzyma w 2023 roku, bo wtedy właśnie planowane jest zakończenie inwestycji, ale to tylko kolejny powód, by wspólnie móc świętować. Estońska rakieta odpaliła na dobre, a mowa oczywiście o Mikelu Rem z polskiej drużyny Mazowsze Serce Polski. To właśnie on wygrał ostatni etap wyścigu Belgrad-Bania Luka, przypieczętowując tym samym zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Tak wyglądała radość drużyny kolarskiej Mazowsze Serce Polski. Powód? Wygrany wyścig Belgrad-Bania Luka przez Estończyka Mikela Rem. Kolarz swoją szybkość zaprezentował już na drugim spośród 4 etapów wyścigu, zajmując 2 miejsce. Kolejny odcinek miał miano królewskiego i wielu sprinterów nie podołało jego trudom. Kolarz Mazowsze Serce Polski odnalazł się świetnie i zajął 3 pozycję, zgarniając 4 sekundy bonifikaty. Przed etapem kończącym wyścig Rem tracił 10 sekund do lidera i tyle dokładnie wynosiła bonifikacja na mecie dla zwycięzcy. Plan był zatem oczywisty, ale trudny do wykonania. Przy wsparciu całej drużyny ta sztuka udała się 27-latkowi i na szosach Bania Luki świętował zwycięstwo etapowe oraz triumf w klasyfikacji generalnej. It was long stage and we just had to control the peloton that there is no strong breakaway and my teammates did a great job. And most of the time we just sit back in the peloton and take it easy and wait for sprint. I'm really happy they took me in the team and they saved my career actually. And now I can pay them back and the team is, yeah, I think the best team in Poland and also one of the best in Europe, so we have really, really strong team. Sukces w wyścigu pierwszej kategorii zapewnił drużynie Dariusza Banaszka cenne punkty do rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Mazowsze Serce Polski w tej chwili jest najwyżej sklasyfikowaną ekipą kontynentalną. Drużyna zdobyła już 297 punktów, co daje im 111 oczek przewagi nad drugą drużyną.
Majówka 2021. Z uwagi na epidemię rząd przedłużył restrykcje dotyczące hoteli. W związku z tym krótki wiosenny wypoczynek nad morzem czy w górach stał się niemożliwy. Jak zatem weekend majowy zamierzają spędzić Mazowszanie? Będę w domu i ze znajomymi będę się spotykała. Jestem już zaszczepiona podwójnym szczepieniem, także czuję się dosyć bezpiecznie. Na działce. Czyli aktywnie? Aktywnie, tak. Prawdopodobnie w domu, także tak, z rodziną, no. Znaczy, chcieliśmy się wybrać do zoo w Warszawie, ale nie wiem, czy to będzie możliwe ze względu na pandemię. W domu siedząc, relichując raczej, bo powinność ma być brzydka pogoda. Raczej w domu z najbliższymi, z wnuczką, troszeczkę na spacerek, może troszkę na hulajnogę z nią pójdę, na plac zabaw. Niezależnie gdzie i niezależnie od pogody życzymy spokojnego i udanego majowego weekendu. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.